Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest godzina 5.30, jest sobota, 18 czerwiec 2022 i w ten czerwcowy dzionek, czyli sobotni poranek, nakręcę dla Was jakiś materiał, oto z tego miejsca, czyli wędkowanie na wodzie stowarzyszenia. I zobaczymy, co uda się złowić. Więc, drodzy Państwo, nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Czyli pierwsze koty za płoty i jedną sztukę już mamy. Więc... Drodzy Państwo, pełno łuski na dzień dobry i o to w tym wszystkim chodzi. Płyń po kogoś dorosłego. Mam zanętę, którą zamroziłem z ostatniego wypadu, czyli na mączkach rybnych. Doprawiłem ją jeszcze atraktorem, symulatorem apetytu. Dołożyłem jeszcze garść mączki rybnej i dwa pelety. Pelet Scantling oraz z Match Pro trochę skisłe masło. I tak to mniej więcej wygląda, czyli odmrożona zanęta, towar na wejściu. I teraz przygotowałem nowy pelet 2 mm. Niech dochodzi, niech to przeschnie. No i później weźmiemy mieszankę, czyli zanętę rozrobimy, a na tą chwilę wędkujemy na odmrożoną z ostatniego wypadu zanętę, na którą już się skusił jeden karpiszonek. Dobrze, pomału dochodzi pelet, przesycha, póki jeszcze nie jest za suchy, dodamy mączki rybnej. Pelet jest na mączkach rybnych, ale jeszcze wzbogacimy go. Ok, myślę, że wystarczy. I teraz, póki jeszcze wilgotny, wymieszamy pelety z mączką rybną i zaraz przygotuję zanętę. Tak mniej więcej wygląda nasza mieszanka. Zobaczcie, ładnie klei. Ładnie oddzielają się ziarna. Czyli nie przemoczony, nie za suchy i dobrze lepi. Czyli nasza gała, a później w wodzie to rozpada się na cząsteczki, czyli 2-milimetrowe peleciki. Idealnie z mieszanką, czyli wzbogacony nasz pelet o mączkę rybną. W takiej postaci możemy już to do podajnika podawać i zarzucać, ewentualnie pół na pół z zanętą, do wyboru, do koloru. Można jeszcze jakiś atraktor dodać, czyli zabarwić żółto, czerwono, zielono, pomarańczowo nasz pelet, ale ja dzisiaj będę łowił na oryginalny piaskowy kolor, jak widzicie sami. Najwyżej pół na pół z zanętą, część bez, w zależności jak się ułoży na łowisku z rybkami. Teraz rozrobiłem zanętę, czyli dwa kubki zanęty oraz kubek wody, czyli 2:1. Dołożyłem symulator apetytu i teraz czekam, aż to z pół godziny, aż to dojdzie, czyli taka papka. Niech sobie dochodzi w spokoju i za pół godziny przetrę to przez sito. Część połączę z peletami, no i będę miał do dyspozycji gołą mieszankę 50/50 z peletami oraz same pelety. A co będzie dzisiaj skuteczne, zobaczcie sami. I widzicie, jak to się mówi.
ptaszki śpiewają, żabki kumkają. Jest w pytkę. Nic, drodzy Państwo, nie bierze, dipuje, jak widzicie. Zmieniam przynęty na różne, ale nic nie skubię. Jedna ryba była taka fajna na pop-upa, na sylazator brań, ale spadła w połowie. No i jeden karpik tylko na razie, ale czekamy, za czym może po południu coś się ruszy. Do wieczora siedzę, to wiecie, cały czas kombinuję z przynętami, dipuję, zmieniam i oby coś pyknęło. No i na tym wędkarstwo polega, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i jest w pytkę, czekając na rybkę, odpoczywając. Jest bajecznie, nic dodać, nic ująć. A więc drugi karpik po paru godzinach wędkowania, nic dzisiaj nie bierze, drodzy Państwo, czyli bardzo słabiutko. Po kilku godzinach dopiero drugi karp, ale cieszy, walczymy jeszcze, mamy całe popołudnie do wieczora, to praktycznie jeszcze sporo czasu na wędkowanie. Jest i trzeci, no może coś ruszy, oby, bo naprawdę kiepsko. Ale trzeci pełno łuski. No i walczymy dalej. Czyli trójka, trójeczka i jedziemy z tym koksem. Jest i czwarty, więc szału dzisiaj nie ma, drodzy Państwo. No ale jakieś tam rybki są. No czekam na wieczór, zobaczymy pod wieczór co i jak. Więc, drodzy Państwo, jest taki temat, zobaczcie. Do wyboru, do koloru, przynęty wymieniane, ale nic nie skubię, nic. Powiem tak, że na tą z sygnalizatorem brań wędkę po prawej stronie, po lewej stronie, przepraszam, na nią złowiłem 4 ryby. Z rana na dumbbellsa na kryl i 3 karpie wpadły na pikantną kiełbasę 12 mm z sonu. Na druga wędka, drgająca szczytówka, bez ryby. Bez ryby dzisiaj, tyle godzin bez efektu. Czyli z rana jakieś może brania były, ale za późno przyjechałem już. No i przestały brać. No i teraz 3 karpie wpadły na pikantną kiełbasę, a drgająca szczytówka, nic, 0 ryb. I tak mówię, zobaczymy jeszcze, co uda się złowić, dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić, więc zobaczę, co wieczór przyniesie, a na tą chwilę wędkujemy dalej, przemieniamy, zakładamy i kombinujemy z przynętami, ale słaby dzień, słaby. 4 pełnołuskie i to na jedną wędkę. Czyli jest jesiotr nieduży. Czekamy na te większe pinokia. Baja. I na pikantną kiełbasę taki ładny amurek, czyli pikantna kiełbasa i taki amurek. Zważymy go. Bestary. Czwórka. To taki 3600. I oto taki piękny amur wraca. Grubasek.
3600. Baja. Dziękuję Ci za walkę. Drodzy Państwo, słaby dzień dzisiaj. Jak widzieliście, słabizna na dwie wędki. Jedna wędka tylko jak na razie łowi, czyli na sygnalizator brań. Tam miałem 4 karpie, jesiotra i teraz amura. Z rana jednego karpia na Dumblesa krill i pikantną kiełbasę dopiero założyłem i przez większość dnia wpadły jeszcze 3 karpie, jesiot i ten amurek, 4 kilo prawie, 3600 na pikantną kiełbasę. No i co półtora godziny ściągam, tak aby zmienić pikantną kiełbasę, bo to jest pelet i się rozmywa, rozpukuje drobnica dziubie i tak, żeby coś było na haczyku, więc półtora godziny daję na pikantną kiełbasę, ale wcześniej są te brania. No ale widzicie, większość dnia kombinowałem z innymi przynętami, w końcu wszczeliłem się, ale za późno. Ale i tak, jedna przynęta tylko na tym łowisku dzisiaj łowi. I tak mówię, te przynęty, które były wcześniej skuteczne, dzisiaj nie dają rady. Więc ptaszki śpiewają, żabki kumkają. I jest w pytkę. Zobaczcie, pikantna kiełbasa i wzdręga. Wzdręga na pikantną kiełbasę. No, i widzicie, taka ryba, ale jedna wędka łowi. Mamy jeszcze niecałą godzinkę i pomału będziemy kończyć, ale widzicie, co się dzieje na tej wodzie. Więc drodzy Państwo, pomału zawijam się, już jadę do domu. Starczy na dzisiaj tego wędkowania praktycznie cały dzień, jak to się mówi, nad wodą. 4 udało się złowić karpie pełnołuskie, 2 wzdręgi, jesiotra i amura. Oczywiście jedna wędka tylko łowiła i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc jedziemy do domu odpocząć i tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć.